Roxana Węgiel długo znosiła oszczerstwa na swój temat, ale w końcu coś w niej pękło i nie mogąc dłużej słuchać plotek, postanowiła przerwać milczenie. Młoda wokalistka wydała oświadczenie. Roxana Węgiel stała się gwiazdą wielkiego skandalu, który wzbudził spore emocje wśród jej fanów. Z każdym dniem pojawiało się coraz więcej doniesień, które jak się finalnie okazało, nie miały zbyt wiele wspólnego z prawdą. W końcu nastolatka postanowiła odnieść się do sprawy, a swoim oświadczeniem nie pozostawiła żadnych złudzeń. Sympatycy Roxie mogą przeżyć szok. Roxana Węgiel straciła cierpliwość. Wydała oświadczenie już od kilku tygodni. Kolorowa prasa donosiła, jakoby 15-letnia Węgiel planowała przerwę w swojej karierze. Wokalistka z wielką przyjemnością podzieliła się z obserwatorami radosną nowiną, zdradzając, że niebawem jej rodzina się powiększy. Roxana za kilka miesięcy powita na świecie brata Tymona. W czasie wywiadów nastolatka zapowiadała, że już nie może doczekać się poznania maleństwa i nie kryła, że chciałaby w miarę możliwości być obecna przy jego pierwszych dniach życia. Nie da się ukryć, że jak na 15-latkę, Roxana ma bardzo napięty grafik i z trudem godzi obowiązki zawodowe ze szkołą. Swego czasu przyznała, że po narodzinach brata postara się tak ułożyć plan dnia, by mieć dla niego jak najwięcej czasu, co media szybko zinterpretowały jako planowaną przerwę w karierze. Gdy Tymek pojawi się na świecie, to wezmę przynajmniej miesiąc wolnego. Chcę spędzić czas z nowym braciszkiem, pochodzić na spacery, pozachwycać się nim, mówiła. Plotki zaostrzał fakt, że nastolatka długo ich nie dementowała. W końcu jednak straciła cierpliwość i wyraźnie rozgoryczona pogłoskami postanowiła wydać oświadczenie. Dalsza część tekstu pod galerią, w tych zimowych miesiącach ogólnie mniej się dzieje. Plotka poszła w świat. Wiele serwisów ją przedrukowało. Ja nie udaję się na urlop i nie robię sobie przerwy. To ściema. Teraz zgram trochę mniej koncertów, co jest typowe dla okresu zimowego, wyznała. Dzisiaj grzeje, 1. Kasia z Królowych Życia znowu zmieniła fryzurę. W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy. 2. Gwiazda Polsatu spowodowała straszny wypadek samochodowy, auto było totalnie zniszczone. Sytuacja była bardzo poważna, teraz ostrzega innych fani mogą przeżyć spory szok, ale jednocześnie nieco się uspokoić. Co prawda, ku ich uciesze, Roxana nie ma w planach przerwy w karierze, jednak jednoznacznie dementując plotki przyznała, że póki trwa sezon zimowy nie zagra zbyt wielu koncertów. Informacja może zasmucić szczególnie tych, którzy właśnie w tym okresie liczyli na występy idolki. Najlepsze newsy dnia, źródło, CGM. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio.
www.tok.pl na Google News.